Dobra, więc jesteśmy już w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio i zauważyłem wcześniej, że coś mam w ekwipunku pozbawienia. Skład Tesli, aha, super. Dobra, nieważne. Tam coś jest, według minimapy. No. Coś ciekawego. Wezmę. Niewielka różnica, ale jeśli chodzi o D-match, jest spora różnica, więc bardzo się opłaca. Kiepskie. Dobra. Tu chyba powinno być zasilanie. Można iść tędy, więc najprawdopodobniej zgaduję, że można iść tędy. O, tam już coś jest, super. Świetnie. Dobra, idziemy. Dobra, dobry ten pistolet nawet jest. Nie ukrywam. To chyba nie są pretanie. Pretanie troszkę inaczej wyglądają. To jest chyba ta rasa, która była jeszcze przed pretaniami. Już strzelałem, już. I po co strzelasz, jak zaraz gniesz? No bez sensu. Najmniej ciekawie, co za postacie są tutaj. O! O nie, o nie, o nie! Kurde! No! No kurde, przestań skakać. Co za wredne bydle. Coś jest? O, tam też coś jest. No, wiem co. Coś martwego. Zamienia skrzynka, o mi żel. Wiecie, że coś fajnego dostałem, nie? Nic fajnego. O! Czy nie miałem wcześniej tego? Tak, miałem to i wziąłem bardziej do celności. Nieważne, mam do mnie żyły większe rzeczy. Też, bo jest wskazik celności. Dobra, zrobimy trochę miejsca, mogę iść dalej, o, coś tam wybucha. Trzeba iść tędy, tak, ja mam iść tędy, tylko że tutaj w górę. To idziemy. Ciekawe, ile ich będzie. Wait, jak ja to zrobiłem, kurwa. Aha, ja poszedłem na dół, jak idiota. Ja pierniczę. Znaczy, może mi to w jakiś sposób pomoże, bo coś tam hakowałem, ale... Kurwa maś, no.
Chyba tędy jeszcze mogę iść. Mhm. To fajnie. Fajnie. Kurwa mać. No i to ten miałem iść. Super. Dobra, a ty tak dużo czasu jak mi się zajął, więc... Tam coś jest, ale żeby tam dojść, to trzeba na bok iść tędy jakoś. O, fuck. Poczekam, oni muszą przyjść. O, ty swan. Dobra. Powolutku. Całe zagrożenie sobie wyeliminuję. Kurde, został tylko jeden. No, nieważne. Skrzynka jakaś, super. Dalej w pobliżu gdzieś są gety. Muszę iść tędy tutaj za zakrętem, dobra. Okej. A i tu na dutek, tak. O, tam jest kontrolka jakaś. Jakieś pomieszczenie. Jakaś winda. Aha. No, szczerze, średnio mi się przydało. Nie ukrywam. Kurde, zauważyłem, że co rasa to jakaś ten inny system wind ma. Naprawdę, co inna planeta to inny system drzwi. No super, szybko podeszli do tego. Serio, przeciążenie jakim cudem? A, bo jestem elektryzowany czy coś takiego, tak? Wszystkie? Aha. Co to już? Czy to już mamy? Zgaduję, że tu. Miejsce wciąż ma zasilanie. Musi mieć swój własny generator. Założę się, że to jest centrum zarządzania całym kompleksem. Oddziały Sarena musiały zablokować drzwi, kiedy weszły do środka. Będziemy musieli znaleźć jakiś sposób na wyłączenie blokady. Stacja pancerników. Dobrze, chyba sakowaliśmy wcześniej jakiegoś pancernika, tak mi się wydaje. Oho. Skąd? Super.
prostu świetnie. O, mogę wziąć Brexa. Dobra. Gorsze jest to, że nawet nie wiem, ile ma życia, nie? No, chyba nie dużo. Dobra. Zregeneruję życie. Idziemy dalej. Spore to pomieszczenie. Powiedzcie, że będzie po mojej stronie. Boga, powiedzcie, że będzie po mojej stronie. No sobie, jakby był nie po mojej stronie, to już raczej by się ten... I właśnie po to był mi ten cały Medigel. To wszystko było zaplanowane. Szkoda, że nie miałam więcej czasu na zbadanie tego miejsca. No. Chyba tu mieliśmy iść. Ruszajmy! Saren już ma nad nami przewagę. Musimy go odnaleźć, zanim dotrze do kanału. Zakładając, że jeszcze go nie znalazł. W przeciwnym wypadku po prostu wchodzimy w pułapkę. To ryzyko, które musimy podjąć. Czekajcie. Coś się dzieje. Za późno. Nie możemy. Flotyna jeźdźców. Nie ma ucieczki. Brzmi jak jakaś wiadomość, ale nie kojarzę języka. Jest pewnie po proteańsku. To nagranie musi mieć 50 tysięcy lat. Nic dziwnego, że nie możemy go zrozumieć. Wiadomość jest niekompletna, ale poznaje niektóre słowa. To ostrzeżenie przed inwazją żniwiarzy. Oczywiście. Poprzez nadajniki i szyfr wszczepiono ci znajomość języka protean. Nie jest bezpiecznie. Dobry bajer. Szukajcie schronienia. W pobliżu archiwów. Jak brzmi wiadomość? Jest tam coś, co mogłoby się przydać? Zwani żniwiarzami. Cytadela. Przytłaczające siły. Jedyna nadzieja. Akcie desperacji. Kanał. Wszystko stracone. Mówili coś o kanale, ale niewiele więcej. Ten przekaz jest zupełnie nieczytelny. Powinniśmy iść. No. Można powstrzymać. 500 tysięcy lat to nie dziwne, dlaczego przekaz jest tak średnio do zrozumienia, ale tu na górze coś chyba jeszcze jest, tak mi się wydaje. Nie, chyba mi się tylko wydaje, nic nie ma. O, tam się nawet coś zaznaczyło. Dlaczego gra każe mi gdzieś iść? To mi tak się średnio podoba. Dobra, dobra, rozumiem. Idziemy. Hmm.
Dobra. To chyba tu. Czy chyba raczej na pewno tu. Nie ma żadnych informacji w windzie, co to się dzieje. Dobra, no i teraz musimy iść do Mako i jechać dalej. No to kto chce wjechać tam pojazdem? Każdy, na pewno. Całe życie badałam cywilizację Protean, ale nawet nie marzyłam, że odkryję coś takiego. Ten bunkier mógł być ostatnim schronieniem całego ich gatunku. Wyobraź sobie, jakie zagadki może skrywać, jakie kryje tajemnice. Hej, obudź się i przypomnij sobie, po co tu jesteśmy. Caren, kanał, losy galaktyki. Przepraszam, poniosło mnie. Mam tylko nadzieję, że po wszystkim będziemy mogli zbadać to miejsce dokładniej. Myślałem, że Caren zostawi na nas jakąś pułapkę. Co jest na ścianie? Czy to jakieś pojemniki? Wyglądają jak kapsuły hibernacyjne. Prawdopodobnie w ten sposób Proteanie próbowali... Kurwy! Przerwaliście mi tę rozmowę. A zdychajcie. No. Staliście skazani na wieczne potępienie. O, jakaś bariera. Świetnie. No ale równych dróg to trochę nie mają. A chyba to są archiwa właśnie, to mi się wydaje. No i dawno nie grałem w tę grę. Co się dzieje? To pułapka! Saren musiał ją zastawić. To chyba nie jest robota Sarena. Dobra, winna do archiwów. Lub w archiwach. Nie, nie wiem, nie znam się. Badałam Protean przez dziesięciolecia. Jednak nigdy nie czułam takiej niepewności. Co tam znajdziemy? Musimy zachować ostrożność, cokolwiek to jest. Vigil. Super nazwa. Nie jesteście Proteanami. Nie jesteście także maszynami. To jedna z wielu możliwości. Dlatego właśnie wysłaliśmy ostrzeżenie przez nadajniki. Wygląda na jakiś program WI. Mocno uszkodzony. Nie wyczuwam w was skazy indoktrynacji. W przeciwieństwie do tego, który niedawno przechodził. Być może jest jeszcze nadzieja. Niewiarygodne. Prawdziwa WI Protean, a ja mogę ją zrozumieć. Śledziłem waszą łączność od czasu, gdy przybyliście do tego ośrodka. Przetłumaczyłem swoje wypowiedzi, byście mogli mnie zrozumieć. Nazywam się Vigil. Na razie jesteście tu bezpieczni, lecz to ulegnie zmianie. Wkrótce nie będzie bezpiecznych miejsc. Jesteś jakimś programem sztucznej inteligencji? Jestem zaawansowanym systemem analitycznym, wyposażonym we wzorzec osobowości Xada Ishana, nadzorcy ośrodka badawczego ILOS. Po co mnie tu sprowadziłeś? Musisz przerwać cykl, który trwa od milionów lat. Lecz żeby to zrobić, musisz zrozumieć. Inaczej powtórzysz nasze błędy. Cytadela jest sercem waszej cywilizacji oraz siedzibą rządu. Tak samo było u nas i w każdej poprzedniej cywilizacji. Lecz Cytadela jest pułapką. Stacja to tak naprawdę ogromny przekaźnik masy.
łączy się z mroczną przestrzenią, pustką poza horyzontem zdarzeń. Kiedy przekaźnik Cytadeli zostanie włączony, przejdą przezeń żniwiarze i wszystko, co znacie, zostanie zniszczone. Jak żniwiarze mogą przeżyć w mrocznej przestrzeni? Nasi naukowcy doszli do wniosku, że żniwiarze przechodzą okresy długotrwałego braku aktywności w celu oszczędzenia energii. To pozwala im przetrwać tysiące lat potrzebnych na odbudowanie się organicznej cywilizacji. W tym czasie są słabi. Uciekając poza granice galaktyki, upewniają się, że nikt ich nie odkryje. Kryją się w cieniu, dopóki przekaźnik Cytadeli nie zostanie włączony. Żniwiarze mogą zniszczyć Radę i całą flotę Cytadeli jednym atakiem. Przeznaczenie. Nasi przywódcy zginęli, zanim zdążyliśmy się zorientować. Żniwiarze przejęli kontrolę nad Cytadelą, a poprzez nią nad przekaźnikami masy. Łączność i transport w całym naszym imperium załamały się. Każdy system gwiezdny został odcięty od reszty. Łatwa zdobycz dla flot żniwiarzy. Przez dziesięciolecia żniwiarze systematycznie wyniszczali nasz lud. Świat po świecie, system za systemem, metodycznie nas unicestwiali. Przegraliście wojnę. Trzeba było się poddać. Może pozwoliliby wam żyć? Nie dano nam szansy. Nasz wróg miał jeden cel. Likwidacja organicznych form życia. W Cytadeli uzyskali dostęp do wszystkich naszych kartotek, map, spisów ludności. Informacja to potęga. Wiedzieli o nas wszystko. Ich floty przemierzały każdy zamieszkany rejon galaktyki. Niektóre światy zniszczyli całkowicie. Inne podbili, biorąc mieszkańców do niewoli. Indoktrynowani słudzy stali się tajnymi agentami pod kontrolą żniwiarzy. Gdy Proteanie przyjmowali ich jako uchodźców, ci zdradzali ich maszyny. W ciągu kilkuset lat żniwiarze zabili lub zniewolili wszystkich Protean w galaktyce. Byli nieugięci, brutalni i niesamowicie skrupulatni. Nie rozumiem. Dokąd odeszli żniwiarze po podbiciu waszego ludu? Nasze światy zostały odarte do naga. Wszystko zebrali zindoktrynowani niewolnicy. Wszystko, co miało jakąś wartość, zostało zabrane. Po dokonaniu dzieła żniwiarze powrócili przez przekaźnik Cytadeli do mrocznej przestrzeni, zamykając drogę za sobą. Wszelkie ślady inwazji zostały zatarte. Nie zabrali tylko zindoktrynowanych niewolników, pozostawiając ich na pastwę losu. Bezmyślne zombie, niezdolne do samodzielnych myśli, wkrótce wymarły z głodu lub wpływu szkodliwego klimatu. Dokonał się genocyd Protean. Co żniwiarze z tego mają? Dlaczego ciągle powtarzają ten cykl? Żniwiarze są obcy, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Być może potrzebują surowców lub niewolników, a może kierują nimi nieznane nam motywy i cele. Ostatecznie, co to za różnica? Wasze przetrwanie zależy od powstrzymania ich, nie od zrozumienia. Sprowadziłeś mnie tu z jakiegoś powodu. Powiedz mi, co muszę zrobić. Kluczem jest kanał. Zanim zaatakowali żniwiarze, Proteanie byli o włos od rozwiązania tajemnicy przekaźników masy. Ilos było ściśle tajnym ośrodkiem. Tutaj pracowano nad stworzeniem mniejszej wersji przekaźnika masy, połączonego bezpośrednio z Cytadelą, z centrum sieci. Kanał nie jest bronią, to tylne wejście do Cytadeli. Jak udało się wam pozostać w ukryciu? Oficjalne wzmianki o naszym projekcie zostały zniszczone w trakcie pierwszego ataku na Cytadelę. Gdy padło Imperium Protean, Ilos ocalało. Odcięliśmy całą łączność i zamaskowaliśmy ośrodek. Personel wycofał się pod ziemię, do archiwów.
Ze względu na oszczędność wszyscy poddali się hibernacji. Ja miałem kontrolować ośrodek i obudzić personel, gdy niebezpieczeństwo minie. Jednak genocyd jest długim, powolnym procesem. Mijały lata, dziesiątki, setki lat. Żniwiarze działali dalej, a moje zapasy energii wyczerpywały się. Jak udało się wam przeżyć? Wyłączyłem systemy podtrzymywania życia mniej ważnego personelu. Najpierw asystentów, potem ochrony. Kapsuły były wyłączane, jedna po drugiej. W końcu pozostały tylko kapsuły głównych naukowców. Ale nawet im groziła śmierć. Żniwiarze wycofali się przez przekaźnik Cytadeli w ostatniej chwili. Tam były setki kapsuł. Po prostu je wyłączyłeś? Zabiłeś ich? Nie mogłeś dopuścić, by wszyscy zginęli. Lepiej poświęcić niektórych, żeby inni mogli przeżyć. Przewidziano taki wariant. Moje działania były wynikiem awaryjnych programów wprowadzonych podczas realizacji projektu. Mniej ważny personel pewnie nie wiedział o tej możliwości. Uratowałem kluczowy personel. Tylko takie działania dawały nam jakąkolwiek nadzieję. Po dehibernacji naukowcy uświadomili sobie, że rasa Protean jest skazana na zagładę. Pozostał ich tylko tuzin. Zbyt mało, żeby utrzymać populację. Mimo to przysięgli odnaleźć sposób na powstrzymanie powrotu żniwiarzy. Sposób na przerwanie cyklu. Wiedzieli, że kluczem są opiekunowie. Czy opiekunowie są pod wpływem żniwiarzy? Cytadela kontroluje opiekunów. Przed każdą inwazją pojawia się sygnał, który zmusza ich do włączenia przekaźnika Cytadeli. Po latach badań naukowcy odkryli sposób zmiany sygnału. Wykorzystując kanał, uzyskali dostęp do Cytadeli i dokonali zmian. Gdy suweren wysłał sygnał do Cytadeli, opiekunowie zignorowali go. Żniwiarze są uwięzieni w mrocznej przestrzeni. Saren może wykorzystać kanał, żeby ominąć umocnienia Cytadeli. Zgadza się. A gdy znajdzie się wewnątrz, mógłby przekazać suwerenowi kontrolę nad stacją. Suweren przejmie systemy Cytadeli i ręcznie otworzy przekaźnik. Cykl rozpocznie się od nowa. Powstrzymam Sarena. Powiedz tylko jak. W mojej konsoli jest pewien plik. Weźcie kopię przed odejściem. Kiedy dotrzecie do głównej jednostki kontrolnej Cytadeli, załadujcie go do stacji. Uszkodzi protokoły bezpieczeństwa Cytadeli i da wam tymczasową kontrolę nad stacją. To może dać wam szansę przeciwko suwerenowi. Chwileczkę. Jednostka kontrolna Cytadeli? Pierwsze słyszę. Po drugiej stronie kanału. Podążajcie za Sarenem. On doprowadzi was do celu. Saren ma wystarczająco dużą przewagę. Bierzemy plik i ruszamy. Na pewno Shepard? Kto wie, jak długo będzie tu Vigil. Już teraz projekcja jest słaba. To może być nasza jedyna szansa, żeby z nim porozmawiać. Nasz jedyny kontakt z wiedzą Protean. To niezwykła okazja. Może wiedzieć coś, co się nam przyda. Dostarczę wam wszelkich dostępnych informacji. Moje banki danych są jednak ograniczone. Posiadam tylko informacje związane z powstrzymaniem inwazji. Co stało się z pozostałymi członkami projektu Kanał? Wykorzystali kanał, by uzyskać dostęp do Cytadeli. Okazało się, że przejście jest jednostronne, przez co zostali uwięzieni na stacji. Nie wiem, co stało się z nimi później. Mało prawdopodobne, że znaleźli na stacji wodę lub pożywienie. Obawiam się, że umarli. Zanim do tego doszło, udało im się zablokować przekaźnik. Wasza obecność tutaj dowodzi, że ich ofiara nie poszła na marne. Hmm.
Czemu jeszcze nikt nie zauważył, że Cytadela jest nieaktywnym przekaźnikiem masy? Żniwiarze pilnie strzegą największych tajemnic. Opiekunowie nadzorują podstawowe funkcje stacji. Umożliwiają każdemu gatunkowi, który odkryje Cytadelę, korzystanie z jej zasobów bez potrzeby zrozumienia mechanizmów stacji. Aha. Uzależnienie od opiekunów sprawia, że żaden gatunek nie odkryje prawdziwej natury Cytadeli, dopóki przekaźnik nie zostanie włączony i nie nadejdą żniwiarze. No, pora się zbijać. Mam plik. Ruszajmy. Saren nie dotarł do kanału. Jeszcze nie. Ciągle istnieje szansa, jeżeli się pośpieszycie. No. No, nie można sobie już pogadać. No, dobra. Ale w tym odcinku ciągu jest w sumie 33 minuty nagrania, czyli jest około 30 minut. Mniej więcej jest przerwy. No. Tego subskrybuj, lajkuj, komentuj i czekaj na więcej.